Ty to wysłałeś? Ale chłopie, po co mam to robić? Ty i ja wiemy o tym, że ja rozumiem te zagadki matematyczne, także no po co to w ogóle odpalać, tak? Prawda? A zatem na rozgrzewkę coś, co prawdopodobnie większość z was... Ale rozgrzewa. Lub też kojarzy, jeżeli 8 małp potrzebuje 8 minut na zjedzenie... A, to już było. 8 bananów, to ile minut zajmie 3 małpom zjedzenie po jednym bananie? I jeśli chcesz się film... Jeszcze raz przesłuchajmy. Jeżeli 8 małp. 8 małp. 8 minut. Na zjedzenie 8 bananów, to ile minut zajmie 3 małpom zjedzenie po jednym bananie? Czyli jedzą 3 banany, 3 małpy. Ale nie, no czekajcie. Nie. To właśnie nie 3 minuty. Nie 3 minuty. No chyba 8. Poczekaj. Tu trzeba na spokojnie. Każda miała po 8 bananów wtedy? Jeżeli 8 małp potrzebuje 8 minut na zjedzenie 8 bananów... Nie no, 8 małp ma 8 bananów łącznie. Czy... Nie no, jak małpa może 8 minut jeść banana jednego? To każda nie ma po jednym, chyba każda ma po 8 bananów w takim razie. Więc jedną ósmą, czyli minutę. Czyli minutę to potrwa! Minutę to potrwa! Zajmie 3 małpom... A nie 3 minuty! Jedna minuta! Proste! Dawaj odpowiedź! Jakie to jest easy? Po prostu 8 minut. Coś tu nie gra, panowie. 8 bananów. 8 minut to znaczy, że każda małpa je jednego banana przez 8 minut. Jak małpa możesz jeść banana 8 minut? Ty małpy widziałeś, idioto? Jak małpa je banana 8 minut? Porypany on jest? No nierealne. Po prostu się delektuje. Zatem 30 małp zje 30 nie, nie. Także w 8 fake, bo źle powiedział. Źle powiedział to zadanie matematyczne. Do dyspozycji masz dwa wiadra. Jedno 5-litrowe, a drugie 3-litrowe. 5-3. Za pomocą tylko tych dwóch wiader odmierzyć 1 litr wody. Ale poczekaj. To jest 3 litry, tak? A to jest 5 litrów. Proste! Nie, ale ty... No trzeba się bawić w przelewanie, ja wiem. Tylko to jest bez sensu ćwiczenie. Bez sensu ćwiczenie to jest. To jest bez sensu ćwiczenie, bo to trzeba przelewać, a to nie są przelewki, panowie, to zadanie. Poczekaj, masz tak. 5 litrów, 3 litry. Czyli tak, jak tu weźmiesz 5 litrów i wylejesz tutaj, to masz tu 2 litry i tu masz 3 litry, tak? Dobra, czyli tu masz 2 litry, tu 3. I co dalej? Wylewasz z tego wiadra, wlewasz tu, masz 2 litry, tu masz 0 litrów. Wlewasz tu, masz 5, 2, odlewasz, czyli tu masz 4, tu masz 3. Tak! Wylewasz tu i masz 1 w dużym! Jakie to jest łatwe! Boże! Jestem pieprzonym geniuszem wiaderkowym! Ja pierdzielę, jakie to jest proste, pa! 5 litrów, 5L, 3 litry, 3L. Pierwszy krok, lejesz 5 litrów. Drugi krok, przelewasz 5 litrów do 3-litrowego kubła. Co ci daje? 2 litry w dużym plus 3 litry w małym. Kumasz? Wylewasz to na podłogę. Przelewasz znowu, tam miałeś 2 litry. Trzecim kroku, w dużym wiadrze masz 2 litry. Wlewasz do małego, teraz w małym jest 2, a w dużym 0. I teraz do tego znowu lejesz 5 litrów. I teraz masz 5 litrów w dużym plus 2 litry w małym. Dolewasz 1 litr. Masz 4 litry plus 3 litry. I teraz wylewasz na podłogę 3 litry i tu przelewasz 3 litry i masz 1 litr plus 3 litry. Jesteś bogiem matematycznym. S! Chłopie! Proste. Kumają tylko geniusze, którzy piszą S. Tylko ludzie, którzy napisali S, to kumają, bo są pieprzonymi geniuszami. A reszta to w dupę S, wiesz o co chodzi, pomiot diabelski. Słuchaj! Bierzemy wiadro 3-litrowe, napełniamy je wodą do samego końca. Tak. I przelewamy do wiadra 5-litrowe. Dobra, inną drogą robi. Wiemy, że w wiadrze 5-litrowym mamy 3 litry wody. A, bo pominął krok, który ja niepotrzebnie robiłem. Pierwsze wiadro i wlewamy do pełna. Czyli jak wiadomo, dolejemy tylko 2 litry, a 1 litr. Dobra, zrobił krótszą drogą, ale matematyka to tak zwana królowa nauk,
I do różnych zadań jest 1000 dróg, rozumiesz, o co chodzi? Także proste to jest, ładnie rozwiązane zadanko. Trzecia zagadka to taki trochę mały trolik. Ostrzegam, że nie jest to do końca zagadka matematyczna, ale na pewno trochę logiki w niej jest. Spokojnie, nie będzie to jakiś super troll. Jaką szczególną zależność widzisz w tej liczbie? Szczególna zależność, słuchaj. To jest numer do mojego starego na domowy. Nie, dobra, na poważnie, jaki to jest? Ja pierdziel. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masz rację, no jesteś taki. Nie trzeba masa. Kolejność alfabetyczną, a raczej kolejność cyfr od 4 do 0 są przedstawione w kolejności alfabetycznej, czyli 4 jako pierwsza, 2, bo D jest po C i tak dalej, aż do Z. Ale przed D jest co innego zawsze. Widzisz, Adam jest 4 razy starszy od swojej córki. Dobra, robimy to. Adam równa się 4 razy córka. Za 20 lat będzie 2 razy starszy od swojej córki. W jak... Proste. A plus 20, 2C. I to jest już rozwiązane. To jest już rozwiązane. Podstawiasz pod A 4C i masz tak, 4C plus 20 równa się 2C, chłopie. I teraz przerzucasz sobie 4C na tamtą stronę. Kurde, coś źle wychodzi, panowie. Nie, poczekaj, coś jest chyba źle, czy dobrze? Ty, bo jak przerzucisz na tą stronę, to będzie ujemne przecież. Będzie minus 2C równa się 20. Chyba, że się jeszcze nie urodziło to dziecko. Jest ujemny wiek, bo planowany jest dopiero dziecko. Dziecko jest w drodze. Co ty gadasz? 2C plus 20 trzeba? Tam 4 razy córka, ale Adam plus 20. No to mówię, że 2 razy córka. Nie, coś tu jest dobrze jest. Nie, źle jest, to równanie jest źle. Ale skąd ty wiesz, że Adam ma 40 lat, a córka 10? No liczę to dopiero. Ale czemu tak? Na pewno? No i ci wyjdzie wtedy 4C plus 20. 2C plus 40. 4, teraz wychodzi 2C. A no tak, wychodzi C10. Ty, chyba naprawdę tak to się robi, no. I córka wtedy ma dyszkę, tak jak mówiliście, Adam ma... Śmietnik 4 dych. No na to wygląda, macie rację. Macie rację, no bo jak tu dodajesz 20, no to tu też musi być, że po 20 latach, no. Że C plus 20 i wtedy jest 2C, no ta. Coś takiego powinno być. Adam ma 120 lat? Ja pierdzielę. Jaki Adam ma 120 lat? O czym ty do mnie mówisz? To jest dobrze przecież. Dokładnie, Adam Mario. Ma 40 lat? Zaś jego córka ma obecnie 10 lat. Easy! Jest on od niej. Ograliśmy, panowie, wspólną siłą, kumasz? Jest taka liczba większa od zera. Poczekaj! Teraz tak, liczba większa niż 0. Gdy dodamy do niej połowę jej wartości, a następnie wyciągniemy z tej sumy pierwiastek, to pewnie otrzymamy jej połowę. Jaka to liczba? Co ty pieprzysz tam we... Co? Co on mówił do mnie? Czuję się jak na matematyce. Coś nic nie rozumiem. Dobra, poczekaj. Teraz tak, masz tą liczbę, powiedzmy, że x. Dodajesz do tego jedną drugą x, czy tam... No, czyli pół x. Kumasz? A następnie wyciągniemy z tej sumy pierwiastek. Czyli... 3 drugie x. Pierwiastek. Słuchaj, słuchaj. To ponownie otrzymamy jej połowę. No tak, to jedna druga x się równa, tak, ale... I teraz jak to zrobić niby? No wiem, że dobrze zapisałem, ale x ile to jest? A nie, czy dobrze zapisałem, chłopie? To trzeba tak, stronami podnosisz do potęgi drugiej, wtedy usuwa ci się... Proste! Podnosisz do potęgi drugiej, usuwa ci się pierwiastek i tu jest wtedy 1/4 x. Tak? Kwadrat. Teraz razy 4 walisz i masz 6x równa się x kwadrat. Albo...
O! Nie, dobrze! X kwadrat! I teraz dzielisz przez X! I X równa się 6! Jest! Ja pierdzielę, jakie to jest łatwe! Jezu, ale nie, ja jestem chyba królem matematycznym! Pokaż! Dokładnie tak, chodziło o 6. Kurde, pysia! Pysia zgniotę na live'ie, kumasz? Jestem bogiem matematycznym! Z wami oczywiście, sam bym pewnie nie umiał 2 do 2 dodać. Co? Jakież... Ty, ale on się uprościł, a my jakieś pierwiastki robimy z dupy. Kolejna zagadka brzmi następująco. Jakie działanie należy wykonać, mając liczby od 1 do 10, aby uzyskać wynik 1? Ed, masz tak, 1, 2, ale działania matematyczne mogą być mnożenie i tak dalej? Ale to jest easy, patrz. 9, odjąć 8 i masz już 1. Dwie liczby skreślone, nie? Plus 7 teraz. 1 plus 7, masz 8, odjąć 6 i odjąć 1 i patrz, teraz masz skreślone takie liczby, pa. 7, masz skreślone, 6, 1, już masz ile? 1 i, proste, patrz to, dodać 5, masz 6, pyk, odjąć, o kurde, a nie, dobrze, dodać 2, to jest 8, odjąć 4, odjąć 3 i masz 1, S. Czyli zapiszmy to teraz w długim przedziale wiekowym. 9 odjąć 8. Kurde, szmato, odjąć ty idioto. Odjąć 8 plus 7, odjąć 6, odjąć 1 plus 5 plus 2. Tak? Minus 3 minus 4. No i easy, nie? Dobrze? Ale ja nie użyłem dwa razy tej samej. No ale zobacz. Kalkulator, pa. Oglądaj. Nasze działanie jest tu. Zobacz. Test oficjalny. 9 odjąć 8. Dodać 7. Odjąć 6. Odjąć 1. Dodać 5. Dodać 2. Odjąć 3. Odjąć 4. Chłopie. I ty będziesz mi tu pisał, chłopie? Ty masz czerwony pasek z religii, idioto, i się przypieprzasz? Ty się zacznij uczyć, debilaku, a nie w jakiś słuchasz księdza tylko na religii i tyle. Te krzyż malujesz na pierwszej stronie w życiu od religii, żeby mieć 6-0 średnią z religii, chłopie? Ty umiesz coś poza w dupę ojcze masz? Tempaku pieprzony? Uspokój się, troszeczkę w dupę wiesz. Ogłady! Pan zrobił to co my! A nie, ale to samo prawie. Sorry, razu, mamy przepraszam cię. Kart. Gdy założę się z tobą, że gdy wyciągniesz kartę wyższą niż moja, to otrzymujesz ode mnie 5 zł. Dobra. Jeżeli nie, to ja otrzymuję 5 zł. Siwa propozycja. Nie wiem, co on powiedział. Czekaj, jeszcze raz, bo go nie słuchałem. To jest uczciwa, wiesz czemu? Bo on mówi, że jeżeli ty wyciągniesz, to on daje ze swojej kieszeni piątkę. Wiesz, o co chodzi? A jeżeli on wyjmie, to on otrzymuje piątkę z dupy, nie od ciebie, czyli proste. Czyli jesteś zawsze na plus, nie możesz być na minus. Chyba o to chodzi, nie? Czy nie? Odpowiedź brzmi następująco. To nie do końca uczciwa propozycja. Co ty pieprzysz z kamerze? Równą kartę, czyli na przykład dwie dziesiątki, to oznacza to, że ja wygrywam, bo w rozmowie było wyraźnie powiedziane, gdy wyciągniesz kartę wyższą niż moja. No dobrze, ale było wyraźnie zaznaczone, że ty mi płacisz, a ja tobie nie. Ty idziesz w dupę po pożyczkę, w dupę do skoku stewczyka, rozumiesz? Co ty do mnie pieprzysz, chłopie? W ogóle nie umiesz matematyki. Zatem spieprzaj. Podobieństwo, że ja gram, bo dobra, pieprzenie bambuko. Bo matematyczna, podpowiem, że będzie to działanie z dwiema niewiadomymi. Dobra, easy. Na targu są konie i kury. Łącznie 68 sztuk. Poczekaj. Konie łącznie. Plus... ile jest koni, kury. Ile kur. Mają one w sumie 150 kończyn. Chodzi mi o takie kończyny, łapy, odnóża stykające się z ziemią, żeby to było konkretne. Nie chodzi o skrzydła. Czy mając te informacje, potrafisz wskazać, ile jest kur? No proste zadanie. 150. A 68 było. A, masz rację, 4 musi być K i 2 kury.
Bo dwie kury, znaczy kura ma dwie nogi, a koń cztery. No to już proste, to już nawet nie trzeba liczyć. Przestawiasz te tam znaki, ci wychodzi, że K równa się 68 odjąć U. Wiesz, o co chodzi? Teraz patrz, tutaj sobie wstawiasz, kumasz, o co chodzi? Ile to jest w dupę 4 razy 68? Czyli wychodzi ci ogólnie minus 2U, bo masz tu 4U, czyli minus 2U. Dodać, czyli masz tak, patrz teraz. 272 odjąć 150. I teraz masz tak. U równa się, 2U równa się 122. Czyli U równa się ile? Co? 61 kurasz jest? Tak? A wam też tak wyszło? No to proste. Można to robić oczywiście metodą prób i błędów. Tak. Jakie to jest proste, panowie. Powiem wam tak. Ocena końcowa, zrobiliśmy tam, wiesz, z kartami, ale my inaczej zrobiliśmy ogólnie. Dobrze, według mnie. Reszta to jakieś pieprzone gówno. Więc... ocena końcowa tutaj czerwony. 5 na szynach. No i luj, do dziennika sobie zapisz. Bo wiesz, z kartami było tak, że według mnie, nawet jeżeli zrobiliśmy coś na początku źle, z kartami ograliśmy go, chłopie, logicznie. Dlatego podniósł ocenę. 5 na szynach według mnie jest akurat bardzo dobrą oceną, jeżeli chodzi o to, co my tu zrobiliśmy. SPX na koniec. S. I siema. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!